Jest taka książka, która została odznaczona w nieprawdopodobny sposób. Książka Anny Bikont, My z Jedwabnego, prawda? Zaraz jak się ukazała, to książka dostała tak zwaną Nagrodę Europejską, jak ją nazywano w prasie w Polsce. O, okazało się, że to było trochę inaczej. Prawdziwa nazwa tej nagrody to jest Nagroda przyznawana pod patronatem europejskich socjalistów w Parlamencie Europejskim. No prawie to samo, prawda? Ale nie to samo. Jak ładnie można robić propagandę? Mi to zawsze przypomina język sowiecki. 6-letnie dziecko, dziewczynka, skazana przez osławione OSO, przez trójkę, na 5 lat łagru za kradzież szpulki nici. Ona pomagała w jakimś tam warsztacie krawieckim. Czy ukradła, czy wzięła sobie do zabawy, nieważne. Naruszyła mienie sowieckie, została złapana. Nie mogła być skazana za kradzież szpulki nici. Wiecie Państwo, co jest w jej wyroku? Ukradła 200 metrów surowca krawieckiego. To jest coś, to jest zarzut. I tak samo tu. Nagroda Europejska. Czyli równie dobrze teraz powinna dostać na przykład nagrodę wszechświatową. Może być na przykład nagroda nie od europejskich socjalistów, ale od chińskich maoistów. Jest ich więcej, też odmiana socjalizmu. A w przyszłości może to być za jej kosmiczną propagandę wobec Kościoła, wobec Polaków, wobec walki z polskim antysemityzmem. Może być to nagroda kosmiczna, bo wszechświatowa to byłoby za mało. Anna Bikont jest córką Wilhelminy Skulskiej, czyli Lei Horowitz, czołowej stalinistki na froncie propagandy w organie PZPR, Trybuny Ludu, w najgorszym okresie, w latach 50. Niejaki Jerzy Urban napisał o niej, że była kochanką całego biura politycznego. To taka ciekawostka. Ksiądz Edward Orłowski, występujący w tym filmie, człowiek niezwykłej szlachetności, człowiek prosty, ale instynktownie czujący, że nie można tej sprawy zamknąć i nie wolno chować głowy w piasek. On przyszedł do Jedwabnego późno. On nie był z tej ziemi, ale te sprawy znał. Znał poprzednich księży, swoich poprzedników, znał okoliczną ludność, poza tym spowiednik. Taki człowiek wie więcej. On przeciwstawił się całej tej propagandzie. Nie uciekał, nie chował się, jak o nim pisano. Był u siebie na plebanii, przyjął rabina Beckera, czyli piekarza, który wyjechał z Polski w latach 30. Został rabinem w Stanach Zjednoczonych, rozmawiał z nim, opowiadał. Człowiek był otwarty. Przyjechała do niego właśnie ta Agnieszka Arnold, pytała o kronikę, czy może sfilmować. Proszę bardzo, pozwolił, pokazał. I w filmie zostało to naruszone, że kronika jest sfałszowana, że jakieś strony były wydzierane. Nie ma najmniejszych braków. Wszystkie strony są, od pierwszej do ostatniej. Ksiądz Edward Orłowski w tej książce jest opisany tak. Sprawny organizator nienawiści. Kościół katolicki, według Bikont, starannie pielęgnuje swój przedwojenny antysemityzm. I tak dalej. I to się dzieje tu i teraz. Na co dzień. Tak naprawdę wydawałoby się, że nie ma możliwości obrony. Że jesteśmy słabsi, że jesteśmy niesprawni, że to nic nie da, że albo trzeba machnąć ręką, albo wrzeszczeć w jakichś emocjach i myśląc, że krzykiem cokolwiek załatwimy. Nie. Trzeba nad tym wszystkim pochylić się z godnością i z odpowiednią starannością i z wrażliwością. Tam zginęli ludzie. I to nie kilka czy kilkanaście. Bo zginęło 150, może 350. Tak jak mówię, nie wiemy. To jest do zbadania. Współsprawcami w wielu przypadkach byli Polacy. Tych spraw nie możemy pominąć. Zakres tej współpracy jest nieznany. Czy to była współpraca wymuszona, czy niektórzy poszli dobrowolnie mścić się za to, co było pod okupacją sowiecką, też nie do końca wiemy. Trzeba zrobić to, co jest możliwe. Jeśli możliwa jest ekshumacja, a dzisiaj jeśli mamy na przykład mumię Faraona, czy jakichś dostojników egipskich,
i można określić, na jakie choroby ten człowiek chorował, czym się odżywiał, jaki miał stan uzębienia, w związku z tym oceniamy jego kondycję właściwie pod każdym możliwym względem. Dzisiaj technika kryminalistyczna jest tak daleko posunięta, że z kawałka kości dinozaura odtwarzamy całego zwierza, prawda? Określamy jego kształt, czy on chodził, czy fruwał, czy się czołgał, czy biegał. To jest wszystko możliwe. A w takich sprawach sprzed kilkudziesięciu lat możliwe jest dużo więcej. Normalną rzeczą w sytuacji, kiedy jesteśmy oskarżani jako cały naród, to jako cały naród powinniśmy się bronić. Domagać się rzetelności. Domagać się, żeby polska nauka stanęła na wysokości zadania. Żeby nie było tak, że polskie relacje to są B, a tamte relacje, mimo że to nie pochodzą od świadków, to już są lepsze, bo oni dużo przeżyli. Oczywiście, że dużo. I trzeba nad tym pochylić głowę i uznać to, bo tak było. To była zbrodnia ludobójstwa. Ale pamiętajmy, Polski wtedy nie było. Nie było polskiego państwa. Organizacje konspiracyjne w czerwcu, w lipcu 1941 roku tak naprawdę praktycznie nie istnieją. To są pojedyncze osoby, które przetrwały gdzieś z pogromów, z aresztowań dokonywanych przez NKWD. Większość ludzi, którzy byli w konspiracji pod okupacją sowiecką, została przez Niemców wymordowana albo wywieziona na Syberię. Pozostały pojedyncze osoby, które tak naprawdę nie bardzo były czynne. Ta konspiracja nie funkcjonowała. Ona się tworzyła dopiero później, po wejściu Niemców na większą skalę. Wtedy nie było żadnych polskich ośrodków. Nie było polskiej inteligencji wymordowanej, wywiezionej przez Sowietów. Nie było tych punktów zaczepienia, gdzie można było coś zorganizować, coś zrobić. Ludzie byli zostawieni sami sobie, byli całkowicie bezradni. I w tych opowieściach, które przewijają się o księdzu proboszczu ówczesnym, księdzu Kęblińskim, opowieści wyglądają w ten sposób, że w momencie, jak tych Żydów pędzono na rynek, on sobie prawdopodobnie mógł zdawać sprawę z tego, co się dzieje. To był człowiek przerażony. On wiedział, jaki spotka ich los, wiedział, że Polacy im pomóc nie mogą i rozumiał też, że my jesteśmy na drugim miejscu, że po nich pójdziemy my, że Polacy też będą mordowani. A czy byli? Oczywiście. Stodoła to nie jest polski wymysł. Mordowanie ludzi w stodole to nie jest polska specjalność, a tak to poszło w świat. Zostało to w sposób potworny zakłamane. Zapominamy o zbrodniach niemieckich z okresu całych 6 lat. Pierwsze stodoły z ludźmi płonęły na ziemiach polskich od początku września 1939 roku. Nie w 1941, nie 10 lipca, czy około tej daty. Odkąd wchodzą Niemcy na ziemię polskie, eksterminują Polaków i nie tylko Polaków taką właśnie metodą. Tych płonących stodół i innych obiektów gospodarczych, gdzie ludzi zamykano i palono żywcem, były setki, jeśli nie tysiące. To też nie do końca są zbadane sprawy. Trafiłem kiedyś przypadkowo, badając zupełnie coś innego, do sprawy Jedwabnego, na wstrząsające relacje z Łódzka. Łódzk, polskie Kresy. W lipcu czy w sierpniu 1943 roku, już nie pamiętam w tej chwili, Niemcy aresztowali całą miejscową inteligencję. Właściwie resztki tej inteligencji, całą kadrę potencjalnie przywódczą. Ludzi, którzy wyróżniali się czymś w społeczeństwie, rzemieślników, jakichś nauczycieli, każdego, kogo złapali, kto się wyróżniał, około 200 osób, też zamknęli w stodole w Łódzku, spalili ich żywcem i ogłosili, że od tej pory, jak będzie jakikolwiek przejaw oporu, wszystkich będą palić w takich stodołach. To są te przykłady, których było tak dużo, o których nic nie wiemy, a o niektórych wiemy i nic się z nimi nie dzieje. Wstrząsająca zbrodnia popełniona przez Niemców, gdzie nie ma najmniejszych wątpliwości co do sprawców, co do liczby ofiar, była popełniona 13 kwietnia 1945 roku przez Niemców, przez jednostkę SS, ale także miejscową ludność cywilną niemiecką w miejscowości Gardelegen. To jest połowa drogi między Hanowerem a Berlinem. Ja kiedyś przejeżdżałem przez tą miejscowość w latach 70., nie mając w ogóle pojęcia, że
tam się coś takiego wydarzyło. W Polsce tej wiedzy nie ma. Jednostka SS, która dostała rozkazy konwojować więźniów, głównie z obozu koncentracyjnego Dora, ale też innych aresztów, więzień, część ludzi złapanych z robót przymusowych, zapędzono ich wielką tysiącosobową, ponad tysiącosobową kolumnę, pędzono ich. Wreszcie, gdy dotarli do miejscowości Gardelegen, już Niemcom się ich wojna się kończyła, wojska amerykańskie były dzień drogi od nich. Nie chcieli tych więźniów, nieszczęśników wypuścić. Zamknęli ich w olbrzymiej stodole, ale zdjęcia tej stodoły są. To było olbrzymie gospodarstwo, latyfundium. Zamknęli te ponad 1000 osób, obłożyli ich snopkami siana i jakiegoś tam żyta czy czegoś. Podpalili ich wszystkich żywcem. Miejscowa ludność pilnowała, żeby nikt nie uciekł, ale to było murowane pomieszczenie z potężnymi bramami zamykanymi. I czy wszyscy ludzie tam się upiekli, udusili. Tylko 4 ofiary tamtej zbrodni zostały zidentyfikowane po nazwiskach. Miały jakieś dokumenty nie do końca spalone. Przy 301 osobach ustalono tylko numery obozowe. 711 więźniów w ogóle nie zidentyfikowano. Ustalono narodowość 186 ofiar. 60 Polaków, 52 Rosjan, 27 Francuzów, 17 Węgrów, 8 Belgów, 5 Włochów, kilku Czechów, Jugosławian, Holendrów itd. Ani jednego Żyda. Być może, nie wiem, nie jest to dlatego przedmiotem aż takich dociekań. Ale przypuszczam, że w tej masie nierozpoznanych musieli też być Żydzi spaleni w tej stodole. I ta sprawa nie wywołuje niepokoju. Za tą zbrodnię odpowiadał jakiś Gerhard Thiel, to był wysoko postawiony urzędnik NSDAP na tym terenie, i SS Untersturmführer Erhard Braune, podoficer. I to właściwie wszystko. 21 sprawców Amerykanie przekazali Sowietom. Prawdopodobnie odsiedzieli jakieś kary w sowieckich obozach na terenie wschodnich Niemiec i później wrócili. Ale co jest wstrząsające w tej sprawie? Tam kiedyś, podobno w dawnych latach, była tablica, która o tym dokładnie informowała. Teraz jest tablica, bardzo ładnie wykonana, dwujęzyczna, w języku angielskim i języku niemieckim. Gardelegen, cmentarz wojskowy. Tu leży 1016 ofiar zbrodni zamordowanych przez... ofiar zbrodni. Tylko nie ma rzeczy elementarnej, podstawowej. Kto tą zbrodnię popełnił? Oni po prostu zamknęli się w stodole i spłonęli. Nie ma sprawców. I o to strona polska nie walczy. Przy tak wielkiej liczbie ofiar to jest rzecz, która z dwóch powodów powinna być nawet w podręcznikach szkolnych. Po pierwsze, drastyczna, wielka liczba ofiar. Po drugie, drastyczny sposób zadania im śmierci. I to w ostatnim momencie. Następnego dnia wchodzą tam Amerykanie. To już są tylko trupy, tylko ofiary. Nie pozwolono im przeżyć. Tak jak mówiłem, co możemy robić? Bez emocji, bezstronnie, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Odtwarzajmy na poziomie lokalnym naszą własną historię. Pytajmy dziadka, pytajmy babci, pytajmy sąsiadów. Zbierajmy te informacje. To trzeba opracowywać. Trzeba badać dokumenty. Dokumentów wbrew pozorom, tych niezbadanych, nieznanych w polskich archiwach jest jeszcze dużo. To są nie tylko te IPN-owskie, nie tylko dokumenty spraw sądowych, przesłuchań, ale są dokumenty partyjne, są dokumenty administracyjne, są dokumenty cmentarne, gdzie są grzebane ofiary różnych popełnionych zbrodni, także lokalnych. Nie z tego terenu, ale z innych. Znam drastyczne przykłady, kiedy w 1947 roku po tak zwanych wyborach i amnestii komunistycznej sołtys z pewnej wsi pisze do miejscowych władz PPR-u,
prośbę o zgodę na przeprowadzenie ekshumacji ofiar, ludzi, którzy zostali zamordowani w obławie NKWD. I to, że tam była popełniona zbrodnia, to jest mniej istotne w tym kontekście, że tych zbrodni wtedy popełniono bardzo dużo. Tylko jak ona jest udokumentowana? Ten sołtys nie zdaje sobie sprawy z tego, co robi. On myśli, że to już teraz coś można. Prosząc o zgodę na ekshumację, podaje listę ofiar, imiona, nazwiska, wiek tych osób i sprawców. Takie rzeczy trzeba wydobywać. Trzeba pokazać, że Polacy byli mordowani przez dwa totalitaryzmy. Że trwało to nie 6 lat okupacji niemieckiej, ale następne lata okupacji komunistycznej, sowieckiej, to jest co najmniej 100 tysięcy ofiar. To jest zacieranie śladów. To jest niszczenie polskiej historii. To jest niszczenie polskiej kultury. Eksterminacja elit, także naukowych, spowodowała, że w ich miejsce przyszli zupełnie inni ludzie. Ludzie zakłamani. Oni się nie nadawali na te stanowiska. Nie spełniali elementarnych wymogów. Dzisiaj z ich dzieł możemy się śmiać, bo to są pseudodzieła. Ale oni swoje dzieci wysyłali za granicę, uczyli ich języków. Oni dostawali stypendia. Jak Państwo przejrzą czołówkę polityków SLD, to bardzo wielu z nich jest po amerykańskich stypendiach z lat 70-tych, 80-tych. Dla nich granice były otwarte. Oni już nie są od tych mułów, pułkowników NKWD, informacji wojskowej czy UB. Oni już są Europejczycy, ludzie światowi. Oni teraz nadają ton. A my znowu jesteśmy ten ciemnogród, który przed Europą trzeba trzymać w szachu. W związku z tym muszą powstawać takie książki, muszą powstawać takie filmy jak o Jedwabnym. Jeden z badaczy stwierdził bardzo ciekawą rzecz. Otóż przypomniał, że w 1941 roku Niemcy nakręcili propagandowy film Heimkehr na zamówienie ministra propagandy III Rzeszy, Józefa Goebbelsa. Reżyserem tego filmu był Foxysz Gustaw Ucicki. Na projekcie tego filmu masowo prowadzono niemieckie dzieci. Film był pokazywany w całej Europie okupowanej przez Niemców. Tam jest stereotyp Polaka zwyrodnialca. Otóż przed wojną w pewnej miejscowości Polacy w straszny sposób znęcają się nad mniejszością niemiecką. Akcja dzieje się w roku 1939 przed wybuchem wojny. Ci polscy tryglodyci na wszelkie możliwe sposoby prześladują, katują, dręczą przedstawicieli mniejszości narodowych. Polskie dzieci biją swoich rówieśników. Szkoła zostaje przez władzę zlikwidowana. W jej miejsce instaluje się placówka polskiej żandarmerii. Potomkowie tych mniejszości mieszkających w Polsce tracą możliwość jakiejkolwiek nauki. W związku z tym Niemcy, wchodząc w 1939 roku, są kulturträgerami. Oni przynoszą kulturę, przynoszą wolność. To jest to samo, co w propagandowych filmach sowieckich. Wchodzą Sowieci na kresy i oni tych ludzi wyzwalają spod ucisku polskich panów, ucisku polskiej szlachty, z ucisku polskiego duchowieństwa. To jest ten sam typ propagandy, realizowany przez obu okupantów. Tak samo. I wreszcie ostatnim wydarzeniem dotyczącym sprawy Jedwabnego jest film Pokłosie. Długo musieliśmy czekać na coś takiego, co się wreszcie stało. Jest to film, który jest denny artystycznie, nakręcony bardzo mizernymi środkami, bo nie mówię o zasobach finansowych, bo na film poszły bardzo duże pieniądze. Rosyjskie, zachodnie, polskie. Stać nas w końcu na to, żeby sobie takie filmy robić. Gdzie pokazuje się Polaków jako zwierzęcą tłuszczę. Gdzie w filmie, gdzie nie ma w ogóle Niemców, nie ma przedstawicieli zbrodniczych elit niemieckich, które cokolwiek robią. Są tylko zbrodniczy Polacy, którzy mordują całą swoją lokalną społeczność żydowską, zabierają im najlepszą ziemię, bo ci Żydzi mają piękne gospodarstwa, zadbane, u nich zboże jest dwa razy większe i tak dalej, a Polacy siedzą na jakichś bagnach, jedzą żaby, ślimaki, nie wiem, tam z czegoś żyją i z tej zazdrości przejmują te żydowskie gospodarstwa. Na tych terenach Polacy mieli ziemię,
Nie musieli siedzieć w bagnach i wyżerać ślimaków i pijawek. Gospodarowali. To im zabierano tą ziemię. Zabierali Sowieci, zabierali Niemcy, po wojnie zabierali komuniści. I teraz mamy zupełnie inny obraz tego, co się kiedyś działo. Na ten film zmuszano młodzież do chodzenia. Chodziło o to, żeby tą sprawę nagłośnić. Ale odzewu dużego nie było. Na ten film poszło bardzo mało ludzi. Na szczęście była kontrpropaganda, sprawa została nagłośniona, była opisywana. Ludzie ten film zignorowali. W jakiś sposób się z tego cieszyłem. No wreszcie mamy normalne odruchy. Tak powinno być. Ale koleżanka Polka z Niemiec, wybitna polska dziennikarka, wyrzucona w stanie wojennym z Polski, a dzwoniła, mówi, ty się nie ciesz. Mówi, ten film nie jest tu dla nas. To nie jest film, który ma być w Polsce doceniony. Jego kupi. Ten film kupią. Kupią zachodnie kraje. Kupi niemiecka telewizja. Dostanie nagrody w Ameryce. Ten film będzie nagrodzony w Izraelu. I wtedy zobaczysz, co to znaczy siła propagandy. Nie pozbieramy się. Nie minęło dużo czasu. I to wszystko się niestety sprawdziło. Film został wyróżniony w sposób szczególny przez krytykę amerykańską. Film jest doceniony w Stanach Zjednoczonych. Dostał nagrody w Izraelu. Ci z Państwa, którzy na tym filmie byli, wiedzą, o co chodzi. Ostatnia scena, która przeraża, jak można pokazać Polskę w sposób symboliczny. Główny bohater, który zainteresował się przeszłością, tym, że jego przodkowie wymordowali miejscowych Żydów, zabrali im ziemię, że on siedzi teraz na gospodarstwie pożydowskim, a nie polskim, bo oni to tak naprawdę nic nie mieli, wydobywa z drogi, gdzie Niemcy utwardzili nawierzchnię, żydowskie macewy, czyści, stawia na swoim polu i lokalna społeczność nie może mu tego darować. Prześladują go na wszelkie możliwe sposoby i wreszcie dokonują czegoś, co jest dla Polaków naturalne. Krzyżują tego człowieka na drzwiach stodoły. Przywijają go żywcem do krzyża i on skąpany we krwi żyje, kona, patrzy, co się wokół niego dzieje. Ta lokalna społeczność przychodzi napawać się jego męką. Patrzą na niego i krzyczą, ukrzyżuj, ukrzyżuj, jak było z Chrystusem, prawda? Chodzą polskie służby, chodzi policja, chodzi straż, nikt go nie zdejmuje, nikt mu nie pomaga, on żyje. Ta krew z niego cieknie. To jest przerażający obraz, który poszedł w świat. To jest Polska widziana przez pryzmat Jedwabnego. Później były głosy, że film nie, to jest taka fikcja literacka, nie ma nic wspólnego z Jedwabnym. Początkowo zarówno reżyser, jak i ludzie z ekipy, jak i ludzie, którzy byli tym zainteresowani, mówili wprost, to jest nawiązanie do sprawy Jedwabnego. To jest artystyczne przetworzenie tej wizji. No to nam przetworzyli za nasze własne pieniądze. Dopóki sami nie będziemy robić filmów, chociażby takich jak film pana Artura Janickiego, dopóki sami nie będziemy pisać na te tematy, badać od początku do końca, rzetelnie, tam gdzie mamy coś na sumieniu, musimy się przyznawać, bo taka jest nasza przeszłość. Ale tam gdzie nie ma dowodów, gdzie widzimy, że dzieje nam się krzywda, że fałszowana jest dokumentacja, że fałszowane są źródła, na podstawie których powstają te pseudonaukowe dzieła. Tam trzeba się przeciwstawiać. Tam trzeba protestować. Nikt za nas tego nie zrobi. Nie możemy się rozglądać, kto pierwszy. Bo pierwszy będzie ten, który pociągnie drugiego i trzeciego. I tej odwagi nam cały czas jeszcze brakuje. Ale jak nam tej odwagi zabraknie, to tak naprawdę wszystko przegramy. To ta opinia już taka zostanie. My się możemy z tego wybronić. Ale musimy chcieć. Musimy mieć odwagę. Musimy pilnować tego, czego nie robi szkoła, czego nie ma w mediach, czego nie ma w telewizji, w prasie. Tak jak było w okresie rozbiorów. Polacy byli rusyfikowani, byli germanizowani, ale był polski dom. Była matka Polka, była babcia, była ciocia, był dziadek. Opowiadali o przeszłości, uczyli tych dzieci prawdy. To samo było w Polsce komunistycznej. Czego innego uczono mnie w szkole, przychodziłem do domu i ojciec mnie pytał, co dzisiaj było na historii, a później opowiadał, to nie było tak. On wiedział i umiał poświęcać ten czas, bo rozumiał, że jak szkoła tego nie ma i w szkole tego nie ma,
to ja wyjdę z tej szkoły głupi i będę do tego ustroju nastawiony przyjaźnie. Dam się sowietyzować, ale od dziecka była odtrutka. Dzisiaj polski dom wygląda w ten sposób, że nawet posiłków wspólnie ludzie nie spożywają. Nie ma na to czasu. Ludzie myślą, że jak jest szkoła i dziecko siedzi przy komputerze, czyli nie bierze narkotyków, nie łazi gdzieś, nie pije, to już jest wszystko w porządku. Jeszcze nie jest wszystko w porządku. Rozmawiajcie. Zaglądajcie do podręczników szkolnych. Pytajcie się, co było. I prostujcie, uczcie. Pokazujcie im polską historię. Są polskie książki naprawdę dostępne, które mówią bardzo obrazowo o naszej historii. Wychodzą albumy, wychodzą monografie naukowe, wychodzą biografie ludzi, ludzi wartościowych, zasłużonych, a młodzież tych nazw nie zna, nie rozumie, bo jak się tego z domu nie wyniesie, to już później tego nie będzie. Później ci ludzie mozolnie, bo ja się przecież często spotykam z młodzieżą, przychodzą, mówią, ja teraz mam 20 parę lat, ja się zaczynam uczyć historii, która mnie nigdy nie interesowała. Ja się pytam, co by robili moi dziadkowie, a moi rodzice nie wiedzą, nie potrafią odpowiedzieć na to pytanie. Dopiero szukam w archiwach, pytam dalszych krewnych, sąsiadów, znajomych, coś się dopiero dowiaduję. Tego w domu nie było, czyli dajemy się manipulować. Jak nas obedrą z naszej historii, to nas obedrą z godności. Ale to jest nasz wybór. Albo chcemy, albo nie. Nie ma tak, że nie można się wybronić. Naprawdę można. Polecam książki, które są dostępne tam przy wyjściu. Jest dużo książek dotyczących tego, co mówiłem. Spraw polsko-żydowskich. Jest piękny album Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku. To ci ostatni niepodległościowcy, którzy bronili się jeszcze. Aż do lat 60. walczyli z komunizmem. Ludzie ten album oglądają, widzą zdjęcia ludzi w mundurach, pięknie utrzymanych, uśmiechnięte twarze, inteligentne, polskie. Mówią, dlaczego tego nie ma w szkole? A mnie to właśnie pytać trzeba w szkole. Przecież my na szkołę mamy mieć wpływ. Normalnie na świecie jest tak, że Rada Rodziców coś może, a my nie możemy i tak naprawdę nie chcemy. Są publikacje o pomocy, jakiej Polacy udzielali ludności żydowskiej. Fantastyczna książka Dam im imię na wieki. To jest cytat z Księgi Izajasza. Książka Edwarda Kopówki i księdza Pawła Rytel-Andrianika. Polacy z okolic Treblinki ratujący Żydów. To się łączy z Grossem. Gross na podstawie jednego zdjęcia, jak się okazuje, całkowicie fałszywie zinterpretowanego, opisał postawę ludności polskiej na obrzeżach obozu zagłady w Treblince. Podobno pojechał do muzeum w Treblince raz. Dyrektor muzeum, który to później opisywał, mówi, że zapytał go tylko, czy jest takie zdjęcie w muzeum. On mówi, że tak, przyniósł to zdjęcie, pokazał Grossowi. Na odwrocie były opisy. Mówi, nawet nie odwrócił do góry nogami, żeby zobaczyć, co jest napisane. Mówi, chciałem mu coś tłumaczyć. Chciałem mu jeszcze powiedzieć, co mamy. W ogóle go to nie interesowało. I napisał książkę o następnych wydarzeniach, które nie tak przebiegały, nie tak wyglądały. I znowu Gross stał się wielki. W książce Paszkwil Wyborczej mojego autorstwa są opisane także przypadki bardzo drastyczne, też tego zakresu. To się zaczyna podczas I wojny światowej. Kampania Żydów amerykańskich, żeby nie powstała niepodległa Polska, gdzie dokumentują zbrodnie Polaków zdjęciami z pogromów carskich z przełomu XIX-XX wieku, że to wszystko Polacy. Wówczas się już mówi o milionach zamordowanych Żydów i później to trwa w następne lata, aż po dzień dzisiejszy. Czy jesteśmy współwinni, czy nawet winni? Nie ma Niemców, pozostali tylko naziści. Nie ma niemieckich obozów koncentracyjnych. Są nazistowskie albo polskie, bo teraz już tylko polskie. Polski obóz w Polsce przeciwko Żydom. Jaki jest efekt? Uczeń amerykański czy student amerykański doskonale wie, że nazista to jest Polak i nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. I ostatnia już rzecz, nawiązanie do Białegostoku, skoro tu jesteśmy. W książce doktora Tobiasza Cytrona,
pod tytułem Powstanie w getcie białostockim, czy coś takiego, nie pamiętam. Książka wydana po polsku bodajże w 1996 roku. Jest obszerny cytat o tym, co... Przepraszam, ale tu wolę sięgnąć do oryginału, żeby się nie pomylić. Obszerny cytat. Co robili Polacy w Białymstoku podczas okupacji? To było getto. Zostało latem 1943 roku przez Niemców wymordowane. Doszło do prób samoobrony. Dzisiaj to jest nazywane powstaniami. Oczywiście jest to termin mocno na wyrost, bo powstanie to jednak wymaga jakiegoś planu operacyjnego, celu, organizacji zhierarchizowanej i tak dalej. Ci ludzie po prostu drastycznie bronili się. Nie po to, żeby przeżyć, tylko żeby zginąć z odrobiną godności. I ten tytuł powstanie można honorować. Można to tak nazywać. A doktor Tobiasz Cytron napisał w ten sposób o powstaniu w getcie białostockim. Małe grupy Niemców, niezwiązane z sobą, a także pojedynczy Niemcy udzielali wszelkiej możliwej pomocy ruchowi oporu w getcie białostockim, a także żydowskim partyzantom w lesie. Czyli getto funkcjonuje w ten sposób, że udzielana jest mu pomoc przez Niemców. I także partyzanci żydowscy w lasach, którzy z tego getta uciekli, są pod opieką niemiecką. Dzięki pomocy Niemców powstańcy w getcie dostawali broń, fałszywe dokumenty, kenkarty, a niejednokrotnie również miejsce schronienia w czasie łapanki. Wspomniani Niemcy udzielali również moralnego wsparcia partyzantom w lasach. Powstańcy i partyzanci popadali niejednokrotnie w trudne sytuacje, z których wyjść mogli tylko dzięki pomocy owych Niemców. Przeciwko komu wybuchło powstanie w getcie białostockim, a de facto także w innych? Kto był drugą stroną? Niemcy są z Żydami. Dają im broń, dokumenty, lekarstwa, ukrywają, przechowują. Jakie możemy wyciągnąć wnioski? Jak to jest możliwe, że taka książka ukazała się w III Rzeczpospolitej w języku polskim z poparciem ówczesnego kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, profesora Adama Dobrońskiego, który w jednej z recenzji... bardzo tą książkę pochwalił, a gdy żyjący wówczas jeszcze kombatanci, przeczytawszy, oburzyli się, zwrócili się do niego, jak mógł coś takiego zrobić, napisał, że on tą książkę tylko przekartkował i nie zauważył takich rzeczy. Ale tamtej książce innych rzeczy po prostu nie ma. Czyli musimy wziąć swoje sprawy w swoje ręce. Musimy zacząć się uczyć, musimy dbać o edukację naszych dzieci, naszych następców. Musimy im zostawić wszystko to, co jest możliwe. Siłę moralną. Polacy nie muszą się wstydzić swoich zachowań w czasie II wojny światowej. Polacy stworzyli polskie państwo podziemne. Stworzyli w konspiracji ugrupowania wojskowe, polityczne i inne. Funkcjonowało w podziemiu to, co nie mogło funkcjonować jawnie. Było tajne szkolnictwo, także wyższe. Ludzie się uczyli, kończyli studia, szykowali się do działalności powojennej. W Polsce za pomoc Żydom groziła kara śmierci i Polacy Żydom pomagali. Mamy mnóstwo fantastycznych, przepięknych świadectw żydowskich, ale o tym się nie pisze. Dostajemy tylko to, co jest wygodne. Gdy powstała propozycja, żeby obok budującego się olbrzymiego Muzeum Żydowskiego w Warszawie postawić pomnik Polakom ratujących Żydów. Od razu z drugiej strony było oburzenie, że oni tego nie chcą w tym miejscu. To byłby nie tak, to byłoby niestosowne, że jacyś tam Polacy ratowali. Czy jesteśmy u siebie, czy nie? Czy to my decydujemy, czy nie? Nie możemy pokazać tych, którzy ratowali? Jakim prawem? Mamy co pokazać. Zakres pomocy jest nieznany. To nie jest tak, że jakieś tam drzewka w Yad Vashem decydują, że jest 6 tysięcy kilkaset drzewek dla Polaków, że to jest dużo. To jest kropla w morzu prawdy. Te drzewka dostały osoby, które o to wystąpiły, gdzie znaleźli się Żydzi, którzy zostali uratowani, przeżyli wojnę, złożyli takie świadectwo. W tym przypadku tak. Natomiast w rzeczywistości
Jeden Żyd czy grupa ukrywająca się często przechodziła przez wiele miejsc i wiele punktów. Brało w tym udział często do kilkudziesięciu osób. Drzewka można posadzić, czy dyplomy można dać tym, którzy przeżyli wojnę. A ten, który zginął miesiąc wcześniej, czy dwa lata wcześniej, to nie był ratowany? Czy ci ludzie, którzy go ratowali, nie narażali się tak samo, ale im się już nie należy, bo nie doprowadzili sprawy do końca? Mała Dania, która miała tam 6 czy 7 tysięcy Żydów, przewiozła ich na drugą stronę, gdzie Niemcy patrzyli na to przez palce, została w całości uhonorowana przez Niemców jako naród. I dzisiaj, gdy w tych dyskusjach głupich, internetowych, ludzie się posługują argumentem, że tam te 6 tysięcy drzewek mamy, to druga strona wypisuje. Ale Duńczycy wszyscy mają. Miliony ludzi. To z czym wy tu podskakujecie? Czym chcecie imponować? I jednocześnie mamy na tym tle bardzo wiele spraw przykrych. Są także sytuacje, kiedy tych świadectw ludzie, którzy ratowali Żydów, uzyskać nie mogą. Mam tu taką dramatyczną relację człowieka. To zostało opisane, było opublikowane w roku 2000. Rodzina żyjąca w skrajnej biedzie, Polska, przechowywała znajomego Żyda. W bardzo trudnych warunkach, w otoczeniu ukraińskim, gdzie byli podwójnie narażeni na śmierć w stosunku Ukraińców lub Niemców. Gdy chodził ksiądz po kolędzie, żona tego pana, to była rodzina z kilkorgiem dzieci, pochwaliła się księdzu, że mimo tych warunków, jakie mamy, my ukrywamy znajomego Żyda. Mamy go tu u siebie. Chciała pokazać, że też daje jakieś świadectwo. Ksiądz, który wiedział o dwóch następnych osobach, którym trzeba było pomóc, a nie miał takich możliwości, poprosił tę rodzinę, żeby jeszcze tych dwóch nieszczęśników przyjęli. Oni ich przyjęli, ale było coraz bardziej strasznie. Przede wszystkim głód. Nie starczało żywności. W pewnym momencie czy Żydzi się zbuntowali. Postawili tym ludziom ultimatum. Albo dajecie nam więcej jeść, a jak nie, to idziemy i was wydamy. Jest tam wszystko jedno. To jest kilka miesięcy przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Jakoś dotrwali, przeżyli, odejmowali sobie od ust. Po latach członek tej rodziny popadł w skrajną nędzę, ciężko chory na nerki, potrzebował pomocy. O jego sytuacji dowiedział się jakiś dziennikarz. On opowiadał właśnie, pomagali tu Żydom. Wie, że jeden z nich jest bardzo bogatym przemysłowcem w Nowym Jorku, bo przysłał kiedyś paczkę, czyli pamiętał. I ze strony polskiej ci organizatorzy mówią, to przecież dostaniesz od niego pomoc, to trzeba mu to wszystko napisać. I to wszystko napisali. Zwrócili się także do instytucji żydowskich tutaj. Mówią, tak, no jeśli jest pomoc udokumentowana, my takie zaświadczenie wystawimy. Będzie to uhonorowane i jest tytuł do uprawnień kombatanckich. Bo osoby, które ratowały Żydów, takie uprawnienia mają. Nie jest to duża kwota, tam bodajże 200 zł, ale to jest coś, a nie nic. Czyli sprawa wydawała się prosta. Człowiek, o którym mówię, Mendel Tuna, przemysłowiec z Nowego Jorku, przysłał paczuszkę, kartka z podziękowaniem za uratowanie tych trzech bodajże osób i kwotę pieniężną, papierową. Jakiej wysokości? $1 USA. Natomiast jeśli chodziło o to zaświadczenie, że pomagał, nie odpowiedział. Ten człowiek tego nie dostał, bo nie miał świadków. Trzeba mówić o wszystkim, otwarcie. Mamy na sumieniu grzech. Często ciężkie, straszne. Ale to nie jest tak, że w związku z tym nie wolno mówić o nalibokach, o których mówiłem, o koniuchach, o wielu innych wydarzeniach, gdzie dochodziło do drastycznych sytuacji, być może jeszcze gorszych w wymowie moralnej, to znęcanie się nad zwłokami czy ciężko rannymi kobietami, strzelanie im w krocze, to jest rzecz bez precedensu. Nawet wśród zbrodniarzy ukraińskich takich rzeczy nie spotkałem. A tu tak. I to nie jest to, że ktoś opowiada ze strony polskiej, że widział. To opowiada uczestnik, który brał w tym udział. O nalibokach Gazeta Wyborcza usiłowała zrobić całą historię.
Wysłali swoich dziennikarzy śledczych na tamte tereny, którzy napisali książkę. Książka okazała się częściowo plagiatem, częściowo fuszerką. Bardzo łatwo można było obnażyć to wszystko, co gdzie nakłamali. Gazeta Wyborcza bodajże po raz pierwszy została zmuszona do tego, że wydała oświadczenie, że cały nakład zostaje wycofany, książka będzie poprawiona, uzupełniona i wyjdzie ponownie. Nie wyszło. O koniuchach w Gazecie Wyborczej pojawiła się bodajże jeden, jedyny raz informacja. Taka malutka, gdzieś w głębi gazety. Było to powtórzenie komunikatu Polskiej Agencji Prasowej. W koniuchach stanął krzyż poświęcony zbrodni popełnionej podczas okupacji przez partyzantkę sowiecką. I nic więcej. Od tamtej pory nic. A propaganda w świecie przeciwko nam jest, trwa, narasta. Jedwabne jest tylko jednym z epizodów, ale bardzo wygodnym. Połowa zabiła połowę. Zabiliśmy wszystkich sąsiadów. Pamiętacie Państwo film Lista Schindlera? Końcówka? Jeden Niemiec uratował tysiące Żydów, a w Polsce obecnie żyje kilkakrotnie mniej Żydów niż uratował ich Schindler. Takie przekazy idą w świat. Jak nie weźmiemy tego w swoje ręce, to nie liczmy na to, że ktoś to za nas załatwi. Swego czasu, gdy była taka dyskusja w klubie Ronina w Warszawie na tematy polsko-żydowskie, ja stamtąd apelowałem. Musimy dotrzeć do tych polskich Żydów i Polaków żydowskiego pochodzenia, którzy są na tyle normalni i na tyle odpowiedzialni i rozumieją tą sytuację, żeby nam pomogli. Sami nie damy rady. W zalewie tej propagandy, jaka jest, będzie to bardzo trudne, ale przy ich pomocy jest to możliwe. Proszę zobaczyć, od czego zaczyna się film pana Artura Janickiego. Pani Dora Kacelson, stąd, która znała realia, która co mówi o Grosie. Nie to, że my mówimy. Co ona mówi? Że to pseudouczony, że to wszystko jest fałsz. Tacy ludzie po drugiej stronie są. Trzeba ich wyszukiwać, trzeba ich doceniać, dowartościować i nie wstydzić się tego. Nie robić podziału Polacy, Żydzi. Tylko podziały są takie. Dobrzy ludzie i źli ludzie. Są kłamcy i ci, którzy mówią prawdę. Ci, którzy chcą dobrze i ci, którzy z założenia chcą źle. Bądźmy po tej dobrej stronie. Mamy ku temu wszelkie podstawy. Mówię, są epizody w naszej historii i wydarzenia, których się możemy wstydzić. Przyjmijmy to z godnością. Ale brońmy całej reszty. Nie pozwólmy, żeby nas wdeptali w ziemię i mówili, że wszyscy jesteśmy tacy sami, że biegamy z siekierami albo krzyżujemy dzisiaj każdego, który ma jakikolwiek odruch prożydowski. To jest nieprawda. Dziękuję bardzo.